Witajcie. Po kilku dniach nawadniania toru mamy taką pogodę. Lampa, temperatura jest 21 stopni. Mam nadzieję, że tor będzie nawodniony tak, żebym przynajmniej sobie tą godzinkę uczciwą popracował, pojeździł, ponieważ jest ochota, jest warunek, jak widać. A czym dzisiaj będziemy się jarali? Ano będziemy się jarali Foxem V3. Tym samym Foxem, który był przeze mnie opisywany w jednej z gazet motocyklowych polskich. Na łamach tam się ukazał obszerny artykuł dotyczący tego, jaki to jest kask. O tym pisałem, jakie moje odczucia. No niestety został troszeczkę pocięty. Natomiast dzisiaj postaram się powiedzieć to, co zostało, że tak powiem, usunięte, pominięte. Tak jak w wielu artykułach, no bo się nie mieściło, bo to nie wypadało napisać, bo to... A tutaj wypada, mogę i tak też będę robił. Jak coś jest do dupy, to jest do dupy. Jak coś jest dobre, to jest dobre. Jak coś jest super, ale ma mankamenty, to jest super, super z mankamentami. I będę o wszystkim mówił i nie będę się szczypał, tak jak w przypadku poprzedniego kasku, który... No, jest fajny, jest mój ulubiony, jeden z moich ulubionych, ale co? Ale ten kask, coś jest z nim nie tak i lepsze dopasowanie nie trafia do mnie, także już za chwileczkę. No ale widzicie, kask cały, głowa ochroniona. A co się stało? Za wolno! Więcej gazu, więcej gazu. Thank you.
Słuchajcie, może w tej chwili kilka szybkich słów. Czuję napływ zimnego powietrza. Tutaj z boku, tu. I wentylacja głowy, ta u góry, naprawdę działa. Natomiast to nie zmienia, że będę tak czy inaczej spocony czy mokry, ale zobaczymy. Zobaczymy, co czas pokaże. Piękny dzień, warunki rewelacyjne. Jedziemy dalej. Zobaczymy, co czas pokaże. Piękny dzień, warunki rewelacyjne. Jedziemy dalej. Nie zatankowałem. Daleko? No nie. Co robimy? Pchamy. Pokazać wam, jak pcham. A miał być taki piękny skok. Słuchajcie. Miało być wywiady. Miały być. Alercia. Jak się jedzie motocyklem, to bliziusieńko. A tak, to pchasz, 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 pchasz. Kurde. Ale wiecie, co jest dobre? Że poradzę wam jedną bardzo fajną rzecz. Że odpowiednie umycie łańcucha spowoduje to, że motocykl będzie się o wiele lżej kręcił. O wiele lżej. Także dalej. Może coś naleciało? Nic nie ma. Dobra, na razie. Jak to mówią, kto nie ma w głowie, ten ma w nogach, tak? W związku z tym paliwa zabrakło, to trzeba go nalać. Kurde. A cenne minuty treningu lecą. Można pojeździć, ale można też lać paliwo. Jest taki jeden z moich znajomych, który poza paliwem wyjeżdża także sprzęgło. A tak, motocykl ma 100 godzin i 6 sprzęgieł. O Jezus, starość nie radość, słuchajcie. Także zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. O, obniżymy kamerunek. Widzicie, kask się sprawdza nawet podczas przymusowego tankowania. Także czy jest mi gorąco? No jest, no bo takie warunki są dzisiaj. Stoję w cieniu i czuję, co najciekawsze, ten chłód z tego kasku. To jest dobre. A, i jeszcze jedna taka dziwna rzecz. Te paski tu pod spodem ciężko się przesuwają. Czy zapięcie kasku, czy odpięcie kasku, to wszystko jest naprawdę dosyć ciężkie. O, waha nalana.
możemy sztukę odpalać i zrobić kilka kółek, bo na nic więcej dzisiaj nie będzie pewnie czasu, na żadne techniki, hopsanie i tym podobne historie. Także włączymy drugi kamerunek. Gdzie tu jest? Dawaj. I jedziemy. A moje gogle, słuchajcie. Chyba najlepsze gogle na świecie. Chyba. Wszystkich nie używałem, ale używałem większość. Te są po prostu przekosmiczne. Ale kask... O, działa motocykl. Bajecznie!
dziewiątka taka stuprocentowa. Kask na mój better fit, jak to jedna pani napisała. Działa te poduszki, które są idealnie ściśle przylegające do kości policzkowych. Podkreślam, co jest bardzo istotne. Ten kask był z pudełka, nie był przymierzany przeze mnie wcześniej. Jeżdżę w nim już 11 miesięcy i go naprawdę serdecznie polecam. W myśl mojej zasady na bezpieczeństwie się nie oszczędza. Jest to jeden z tych produktów, które masz do wyboru, drogi odbiorco. Ten kask znajdzie na pewno, już znalazł, bardzo szeroką gamę odbiorców ze względu na to, że jest porównywalny do najlepszych. Najlepszy nie jest, ale jest do nich porównywalny. Te paski tutaj coś muszą z tym poprawić, bo to trochę lipą zalatuje. Design Fox, słuchajcie. Cały design Foxa jest naprawdę rewelacyjny. Natomiast kask w użytkowaniu jest taki jak każdy inny. Co decyduje o tym, że Fox będzie wybierany, a nie inny producent? No, między innymi w Polsce rzutuje na to cena. Aczkolwiek warto jest przyoszczędzić i kupić taki kask, niż kupować coś tańszego. Bo akurat w przypadku bezpieczeństwa taniej znaczy gorzej.
jak jeden z kolejnych. Dzisiaj mowa o tym kasku. Wiecie, się przekręca. O. To nie jest przypadek, że preferuję markę Fox, bo ogółem gamy produktów powoduje to, że mam zaufanie do tej marki. Jakościowo dobre. Pod względem designu no gusta jest non disputante, natomiast można się spierać o to, kto ma ładniejsze. Ale na pewno Fox jest w czołówce. Dzisiaj kask Fox V3, który otrzymujemy w kartonie, w zwykłym kartonie, czarnym kartonie, błyszczącym trochę. I to wszystko. Karton jest wypełniony u góry gąbką, żeby dociskał kask. To też jest dosyć istotne. I po otwarciu tego kasku otrzymujemy, naszym oczom ukazuje się taki oto pokrowiec. Naprawdę fajny pokrowiec. Tutaj jest jakiś plasticzek. Tutaj mamy gumkę, przez którą ta siatka przelatuje tam powietrze i oddycha. Po otwarciu pokazuje nam się taka fajna powierzchnia. I to jest tak. Jeden materiał, gąbka w środku, drugi materiał i bum, wyskakuje nam kask Fox V3. Słuchajcie, ja sobie na tym usiądę. Będzie mi trochę wygodniej. Kask, w którym jeździ Chase Sexton, czołówka amerykańskiego supercrossu. Kask, w którym jeździ oczywiście Ken Rochem. Ten kask jest inny od wszystkich innych. Dlaczego? No dlatego, no. Dlatego. Widzieliście. Ham, prosty, zwykły, taki jak ja, oderwał daszek i z powrotem go zakłada. Ten oto sposób. Pamiętacie tą figurę Kena Rochena, która mało nie zaprzepaściła jego w ogóle kariery sportowej. Daszek na materiale filmowym, który wszędzie jest dostępny, daszek odleciał. Po prostu odleciał. Design kasku przyzwoity z boku, troszeczkę wąski tutaj z przodu, co wcale nie zmienia tego, że kask jest naprawdę mega sztywny, mimo wlotów powietrza po jednej i po drugiej stronie i od frontu. To jest standard. Co jeszcze go wyróżnia? No, na pewno wagę go nie wyróżnia, ponieważ 1400 gram plus minus 50 w rozmiarze Sagana mojego L powoduje to, że kask jest normalnej wagi. Zwykłej, normalnej, przeciętnej wagi. Lubię w tym kasku jeździć, ponieważ dzisiaj w tym kasku jeździłem i było ciepło, 27-28 stopni, łeb mi się spocił. Słuchajcie, jeśli przejrzycie się, ja pozwolę sobie wsadzić kamerę do środka. Zwróćcie uwagę na to, tam wszystko jest, widać tą wentylację. Absolutnie widać tą wentylację, jak to jest wszystko fajnie dopracowane przez nich. Tutaj też wszystko o. I nawet pod tymi paskami widać jest, słuchajcie, wloty powietrza. Naprawdę pod względem wentylacji kask jest mega dopracowany. Nie jest to kask jednorazowego użytku. Co mam na myśli to mówiąc? Ano to, że zatrzaski w nim nie wyłamują się po piątym czy szóstym myciu. Kask używam od, tak jak obliczyłem się na szybko, od 11 miesięcy. Jedyna rzecz, jaka się stała w nim, kuriozalnie wypadają te gąbki ze środka, powodujące to, że nie przelatują przez otwory wentylacyjne większe kamienie, ale wsadzam je, siedzą cały czas. No, wiadomo, że wypadają tylko i wyłącznie przy myciu. Kask z tyłu czepek troszeczkę tutaj się poprzecierał, ale mi się wydaje, że każdy z nas, kto ma w porządku skorupę,
będzie wymieniał czepek chociażby ze względów higienicznych albo że się poprzeciera. Jasne wnętrze kasku zmusza użytkownika do tego, żeby częściej je prał po prostu, bo no, wygląda zasyfione. To jest kask po jednym, a nie, po jednym treningu, dokładnie. Po jednym treningu to jest kask. Może teraz powiem coś, jeśli chodzi o minus tego kasku, który no, muszę powiedzieć. Tak jak każdą część, tutaj się odczepia, przyczepia i te zatrzaski pasują do siebie po 100-kroć, 1000-kroć i nie będzie żadnego problemu, tak? Te paski, te, o, konkretnie o te paski chodzi, one są przymocowane na stałe. I w momencie, kiedy myjesz kask, bierzesz kask, szorujesz kask, to musisz jeszcze, kurde, umyć te paski. Normalnie nie stanowiłoby problemu, gdyby wrzucić wszystko do pralki, wyprać, wysuszyć, założyć i byłoby git. Tak jak wcześniej, dzisiaj też pokazywałem, kask jest naprawdę solidnie wykonany. Nie ma żadnego, tu chodzi mi środek, czepek chodzi, ale nie przesuwa się, tak jak konkurencja to określiła, to better fit. A prawda, to, no, to better fit będzie mnie prześladowało. A najważniejsza rzecz, fluid inside, płyn w środku. No tak, bo wyjmując czepek, widzimy wkładki, policzki boczne, widzimy, widzicie jak to szybko, łatwo się rozbiera, widzimy 7 poduszek, które są wypełnione płynem. Tutaj tego płynu jest więcej na bokach, a tutaj troszeczkę mniej. Nie dlatego, że ubyło go, tylko dlatego, moi drodzy, że one się układają do głowy. Jakoś sprytnie to przemyśleli. W związku z tym no, to działa. Naprawdę to działa. Tak wygląda kask Fox V3 w środku. O, widzicie. Plus, minus, gramy, znaczek, model. Wielki Sagan mój. Także, słuchajcie, polecam ten kask, bo tak jak będzie widać, nie jeden raz był dzwon w tym kasku. Słuchajcie, nic się nie dzieje. No, jakieś tam delikatne, małe przytarcie, obtarcie, to chyba mi się wydaje, że to jest nawet bardziej jakaś sprawa transportowa. Od kamieni się obija. Jakość wykonania jest naprawdę bardzo wysoka. A kończąc, za cenę najwyższy model producenta, pokażcie mi za 1999 zł kask, w którym jeżdżą mistrzowie świata. Team Geyser używa tego kasku. W Stanach Ken Rochen, wspomniany Chase Sexton i dużo, dużo zawodników zza oceanu i w Europie używa tego kasku. Jest to naprawdę bardzo dobry produkt, który spokojnie dochodzi do czołówki kasków, które moim zdaniem są najlepsze, o których już wspominałem, a o których nieraz jeszcze mnie zobaczycie, ponieważ to, co twierdziłem, że warto przyoszczędzić na to, co najlepsze, ponieważ za bezpieczeństwo i za zdrowie nie ma żadnej ceny, której by się zapłaciło. I pamiętajcie, MX Pure School. Jak macie pytania, piszcie. Chcecie przyjechać, potrenować, dzwońcie i przyjeżdżajcie.